Kometną twego matką, żebyś mogła chrupać mnie całymi dniami. Chcę pomadką być do twojej buzi mała, by całować usta twoje przez czas cały. Chcę być gąbką, która myje twoje ciało, żebyś skóry gładkiej, miękkiej dotykała. Rękawiczką, co dotyka twojej dłoni, co mam zrobić, żebyś bardziej mnie kochała. I chcę cię, ale i nie mogę cię i nie chcę cię i nie mogę mieć i dawać wszystko i nie mogę dać i brać tę miłość. I nie mogę cię i nie mogę mieć i dawać wszystko i nie mogę dać i brać tę miłość i nie mogę. Dobra, jesteśmy na Bednarach. Jesteśmy u Łukasza, tak Deutschu. Jest, 630 Deutsch. Jesteśmy tutaj na całym parkingu eleganckim ciągników. Tam stoi Fendt z Joskinem, John Deere z Pugiem, Fendt z beczką. Tutaj obok nas stoi Steyr. My tutaj z tyłu mamy zapięte Agromasza. Jak to się fachowo nazywa? Brona mulczowa. Ma 7,5 metra szerokości i siewnik do poplonów zamontowany. Czyli będziemy wykonywać pokaz. Tak jest. No, ogólnie przepraszamy, bunt się tu będzie palił, ale no nie naszej to winy i tyle w temacie. Będziemy jechać pierwsi, jesteśmy w ogóle na Bednarach, nie wiem czy to wspominałem. I tyle w temacie. Już mamy godzinę którą? 13 prawie. Za 15 chyba. Za 15, 13, tam już też panowie grzeją swoje kabaryny. Tak to tutaj wszystko wygląda, tam macie Bednary. My to takie... Dzięki Łukaszowi mam takie stoisko VIP tutaj trochę. Będę na YouTubach. Także co, no. O, tam już ktoś nagrywa. Widzę. Nie wiem, pozdrawiam. Brązowa kurtka. Dobra, bo spodnisz żarówki. 5 zł za to mruganie będzie. Gdzie 5? 50! 50! 5 to ty za wejście musisz mi jeszcze zapłacić. Dobra. No to co, widzimy się wtedy za chwilę, jak będziemy jechać. Za 10 minut. Za 10 minut. Wtedy wam tu pokażę, jak to będzie wszystko wyglądać. I wtedy dalszą część filmiku zobaczycie na Bednarach. Raczej. Może nagrać, nie? No, zaspokajamy. Macie manitkę wysuwem do góry, taki model Agromix pojęczyn. Tutaj macie Agromasza, siewnik, opielacz, ciążnik, Bednara chyba, bodajże Bednar to jest, coś mi się tu tak wydaje. Tutaj macie kolejny, o zobaczcie na te talerze, co? Jakim to waszym zdaniem robotę robi, dobrą czy złą? Napiszcie w komentarzu. Agrorami. Tutaj stoi nasz zestawik. Dojczyk. No i tu stoi ten kolos. Dojczwar. Warrior 9340 DTV Nuwencja. Za gromaszem uprawówką 4,5 albo 4 metry szerokości, coś ten design. Panowie się ucieszyli chyba, że ich nagrałem. No, będziemy jechać powoli. Twoja GoPro, myślałem, że kolejny jakiś bunt. Idziemy.
240 przed nami? No. 340 TTV. A, już mówiłem ludziom. Tutaj pan Krystian, tak? No. Tyle na szczęście nie było Michał. Fajny taki vlogasek będzie z pokazów na Bednarach. Dodajesz na YouTube? Chyba to wstawię. W sumie nawet coś fajnego z tego będzie. Widzisz to piszenie, bo ludzie przestaną oglądać. Jakby co dojść, to dobra maszyna. No, to. Nie, ogólnie go nie wiem, bo on przyjemnie. Ale wciąż go nie mogli dać. Ale ogólnie przyjemnie tym się. Trochę na dwa koła skacze. O 11 skoczyłem na dwa koła przy ruszaniu. Nie no, jakby był obciążnik, ogólnie bym tym mógł na dłuższą metę jeździć, bo przyjemny. Tak. O, ludzie już się zbierają na pokaz. No ma o tej 11 to takie, nie wiem, mało ludzi jest na pokazie zawsze. Ludzie dopiero przyjeżdżają, nie? Jo, tak. Ale bardziej. W ogóle, bo mnie no, o, już tu Jupitery chodzą z kamerami. Jo. Będziemy na YouTube. Będziemy na YouTubie? I na TikToku. TikTok to je to. Na TikToku już się widziałem. Mnie? Siebie. A. Z wczoraj. Zarek Budosz. Pozdrawiamy. Też bym chciał. Nie no, wiecie, jak to nie jest kogoś, to nie można, nie? Trzeba dbać jako swoje, nie? Tutaj kamery nagrywają. Kurde, tu tych agro Jupiterów jest. Połowy nie znam. Połowy. Pa, dron lata! On lata od wczoraj, a teraz chyba tych z pokazów. Mogę swojego przynieść. Ogólnie nad lotniskiem nie możesz latać. Typowo nie, a nie? Nie, bo jest strefa lotnicza. W zeszłym roku za to były takie kary, że... Na tym bym latał, na Polakrze. W tym? Ale żeby nie przywalić mnie do... To nie do mnie ułożyłeś z tym z przodu. Ty tu to rozkładasz? Nie. Jak pojadę powoli, to gdybym spowodował. Alarm TB09 nie świeci, to by było w ogóle zajebiście. Agro Jupitery. O, Fenzio z kinem stoi. Ło, ale tu się z tego zrobiła, co? Co? Ty, tam dziewczyna z nim jeździ, w tym Fendzie. Też chyba z Joskinem, mu kamizelkę firmową. A my nie dostali. Bo my aha. Tak to je, nie? Się śmiali ze mnie na stoisku, że ten. Czy mi dojdzie odpala w takiej bluzie? Nie wiem jak wy, ale... Uhlenberg. Uhlenberg to je to. Nie, tam jakieś porządne filmy. Klasy. Studentorka 960, co przecież była tak odpicowana, że masakra, a niektóre to... Najlepiej do Xerion przyjechał. Z Niemiec, z testów. Tyle gliny na tym. Na gąsienicach. I to tu tak przyjechało. I co myć? Znaczy ogólnie z Niemiec tak przyjechało i na lawecie go obmyli trochę, no. Ogólnie. Ale no wiadomo, na lawecie od spodu nie umyjesz, nie? A na złość tak się ułożyło, że to co nie było myte, było na górze, bo się nic jak ustawiliśmy. Nawet myjką nie mogli tego domyć, jak tu jedna firma przyjechała. No glina na tej gumie, to wiesz, już ciepło zrobimy. Czekaj, żeby stroić to przekrojące. Matko, jedyna na łeb i no poleciało. Jest mama po chwili. Czekaj, bo odliczają, no. To już flaga. To nie podpadnie. Elegancko się wszystko otwiera. Witamy, pozdrawiamy wszystkich. Jeździ, a nie. Do przodu jechać.
poszli. Szybcy wściekli. Ma szybka robota. Ma szybka akcja. Trzeba przy dronie ładnie złożyć. No, elegancko wszystkie ciągniczki stoją. No ogólnie chyba takiej tej. Jak to się mówi, takiej chyba tej. Szybko jak to się mówi, takiej relacji to chyba na YouTube jeszcze nie było z ciągnika, co? Nie widziałem. Będziemy pierwsi. My już jedziemy tam? No. Czy poczekamy? Nie. Nie możesz, nie? Powoli. Co? Powoli, bo tylko on i tak będzie, bo jeszcze go zanim go zapowiedzą i tak dalej. To... Kurwa, tilt nie działa. Chłopaki! Czysty, dej mu! Dej mu! A jak mu dej? Zmieni mu na wodę. To wtedy wypłaty nie dostanie. Ło! Nie, ja bym sam chętnie mu dał, bo chciałem zobaczyć jak to idzie. No. Ale wczoraj wbiłem trójkę. Przód do góry, nie? No. Nie ma co zwariować, bo to... Drogi sprzęt. No, ale 300-400 takie minimum chyba. Czwórka. 130 koni to już szóstka, lepszy. Do uprawowych, nie? Nie ma. Tam nie ma żadnych przeciwności, że twoje trwanstrzami, nie? Czy trzeba zamazać? No, przecież sam też filmy dodaję. No, bo zapraszamy na kanał. No, Luki 1290. Link będzie w opisie, czy w komentarzach, zobaczymy. Tutaj samolot, helikopter lata. Jak się rozkłada. On, on musi się rozłożyć dopiero jak stanie, bo to ma 15 metrów. No. Bo, no. Bo tak, żeby zahaczał barierki, nie? Ty idziesz teraz tam? Co? Ty idziesz tam? Pójdzie. Ja, zakruczam, nie? No. Bo teraz na jutro dopiero. Ten odciążnik mu zapierdza na przykład. Duży jest, znaczy duży. Nie wiem, on waży, ale patrząc na wielkość, to on będzie miał chyba 1000. A tylko wiesz, jak jest z betonem zalany, to tam... Właśnie pytanie, bo to bez betonu. Patrz, ja myślałem, że dron podleciał, to helikopter. Ale dron. No jakbyś takim dronem na górę. No, to by było, co? Dobra, wysiadamy z tego ciągniczka. Dziękujemy za przejażdżkę. Faktury przyszły pocztą. Faktury pocztą. Płatność 14 dni. 14 dni przelew. Jeżeli ktoś chce na pokazy się przejechać ciągnikiem, to pewnie to wstawię tabel na rach. Ale to co mogę powiedzieć, to w niedzielę przyjść tam. Chyba za przejażdżkę. Jo. Nowe paliwo. 630 Deutschwar. 4 garówka jak coś. Tu z przodu opony 440x65, 28, miękka oś z przodu oczywiście, błotniki z ogranicznikami, z tyłu ma opony też BKT 540x65, 38 i z tyłu ten nagromasz, palce i średnik do poplonów. Tak to wszystko wygląda. Tu możecie sobie z tyłu go zobaczyć też. O, wszystko jak wygląda. Zaczep tu ten. Kurczę, troszeczkę się obrudziłem. Ale nie ma co płakać, nie? Jest dobrze. Dobra. Dobrze, żeby nie dali jakieś siuntki. Jo. To co, to widzimy się wtedy na pokazie. Zapraszamy za chwilę. Para. Thank you.
Czy mamy iść z wami? Wiesz, ile kosztuje 15-minutowy przelot? No? Przystuły na 15 minut przelotu. No to nie jest. Kulecki, i wiesz, i tak naprawdę nie da. Kurwa, jaki buszył, ja pierdyla. Już też będziemy się zbierać, nie? Niedługo pewno. Czekać godzinka, pochodzimy pewnie. Półtorej. Pewnie ją. Szczerze tak. Jeszcze się zamknie. Ja wiem sobie. 5 kilo. Cięci. Krowiorz. Krowiorz. Za darmo to gdzieś. Smakuje. Ja wiesz, czemu krówki mam. Co? Wiesz co, krówki. Krowy, ale nie krówki, a nie krowy. To przyjechał. Gęste, takie lepsze. Kunie są takie rzadkie. Podnieś pan to do góry. W dzisiejszych cenach tylko taki sprzęt wchodzi w grę, nie? Tamten John Deere to lepiej nie oglądać nie, tego. Przy dzisiejszych czasach to... tylko tamten sprzęt. Dobra.